Cześć, witajcie w kolejnej automatyzacji, a w dzisiejszej automatyzacji pokażę Wam, jak zrobić włączanie i wyłączanie grzejnika w zależności od temperatury, jaka panuje w łazience. Przeczytam Wam jeszcze komentarz, który napisał widz. Automatyzacja, która uruchamia włącznik gniazdkowy poniżej jakiejś temperatury, osobny czujnik temperatury Zigbee w pomieszczeniu i wyłącza powyżej jakiejś temperatury, ma działać jak prosty termostat pod farelkę. Ja akurat farelki tutaj nie mam, ale wydaje mi się, że grzejnik czy jakiekolwiek urządzenie, które podepniemy sobie pod gniazdko, będzie spełniało tą funkcję, na przykład farelkę czy jakieś inne urządzenie. I jeszcze jeden komentarz, który tutaj mamy, który też do tego samego się nada, czyli jakbym mógł poprosić o taką automatyzację. Poziom pyłów odczytywanych z czujnika smogu przekracza 200%, rekuperator zmniejsza wydajność do 15%, a jak wróci do normy, wraca do żądanej na przykład 30%. Zasada działania jest identyczna jak w przypadku farelki, która sprawdza temperaturę i na podstawie tego uruchamia lub wyłącza akurat tutaj w naszym przypadku grzejnik. Natomiast w łazience taką samą automatyzację możemy zastosować do czujnika, który mierzy poziom wilgotności i uruchamia lub wyłącza nam wentylator. Dodatkowo w tym odcinku pokażę Wam też template, który może się Wam przydać właśnie w przypadku grzejnika, który będziemy mogli włączać lub wyłączać i na dole tak samo mamy możliwość całkowitego wyłączenia lub włączenia. I widzimy się już w Home Assistancie i zaczynamy od tworzenia automatyzacji. W tym celu naciskamy ustawienia, automatyzacja oraz ceny, utwórz nową automatyzację, znów utwórz nową automatyzację i teraz dodajemy wyzwalacz przy kiedy. Dajemy tutaj urządzenie i wyszukujemy urządzenie. Urządzeniem, które będzie nam powodowało uruchomienie naszego grzejnika, będzie jeden z dwóch termometrów, które mam w łazience. Więc wyszukujemy sobie termometr, który mam w łazience. Dajemy jako wyzwalacz, gdy zmieni się temperatura w łazience i tworzymy, gdy temperatura jest powyżej 20, załóżmy 2 stopni, to wykonamy akcję, znów urządzenie i urządzeniem, które będzie wykonywało akcję, jest grzałka grzejnika łazienka. I co mamy zrobić? Ponieważ to jest temperatura maksymalna, to stworzymy sobie wyłączenie, gdy zostanie osiągnięty ten poziom. I mamy stworzoną automatyzację. Wystarczy ją teraz zapisać. OK, podpisałem, dajemy zapisz i mamy stworzoną automatyzację. Bardzo podobną automatyzację stworzymy natomiast do załączenia grzejnika. W tym celu ze stworzonej automatyzacji możemy sobie ją zduplikować. Jak widzicie, zmieniło się nam tutaj na nowa automatyzacja. I teraz ustawiamy tutaj temperaturę poniżej 18 stopni i grzałkę grzejnika zmieniamy na włączona. I zapisujemy sobie. I mamy stworzoną automatyzację, wystarczy teraz sobie ją tylko zapisać. I w ten oto prosty sposób będzie nasz grzejnik się wyłączał, gdy temperatura jest za wysoka i będzie się uruchamiał, gdy temperatura jest za niska. Na takiej samej zasadzie możemy również stworzyć automatyzację dla wilgotności, żeby uruchamiała nam wentylator w łazience, gdy jest osiągnięty jakiś próg wilgotności, a gdy wilgotność spadnie, żeby wyłączała. Tak samo jeżeli chodzi o rekuperator, to jeżeli mamy zanieczyszczone powietrze na zewnątrz, to możemy zmniejszyć wydajność naszego rekuperatora. Ale żeby ten odcinek nie był taki krótki, przygotowałem dla Was również template. W tym celu wchodzimy sobie w File Editor. Tutaj musimy mieć otworzony plik Configuration. I jeżeli jesteśmy w tym pliku, to możemy sobie przejść do dokumentacji z oficjalnej strony Home Assistanta, gdzie jest to szczegółowo opisane. Możemy tutaj również inne rzeczy skonfigurować, ale nas tak naprawdę będzie interesował ten podstawowy template, który się tutaj po prostu znajduje. Możemy sobie go skopiować. Wracamy do naszego pliku. I ja już tutaj, jak widzicie, używam do kontrolowania temperatury bezpośrednio w moim Raspberry, więc sobie to tutaj kleimy. Tą linijkę, która się tutaj znajduje, możemy usunąć. I najważniejsze, co my tutaj musimy zrobić. Przede wszystkim musimy jakoś nazwać nasz nowy termostat. Nazwijmy sobie go grzejnik łazienka. I teraz potrzebujemy tak, urządzenie, które grzeje oraz urządzenie, które mierzy temperaturę. W tym celu ja mam otworzone
otworzoną drugą zakładkę w Home Assistancie i tutaj mamy urządzenie, które grzeje oraz mamy tutaj tuja łazienka, czujnik temperatury i wilgotności. Czyli już wiemy, jak te dwa urządzenia się nazywają. Ale żeby nam było prościej skopiować encję, to przechodzimy sobie do przegląd, dajemy edytuj dashboard, dodaj kartę i tutaj sobie wyszukujemy urządzenie. Może najpierw wyszukajmy grzałka łazienka. Mamy tutaj naszą grzałkę. Tutaj na dole, jak widzicie, jest nazwa naszej encji, którą możemy sobie stąd skopiować, ale może żeby było prościej, to po prostu naciśnijmy sobie lewym przyciskiem myszki, dajemy ustawienia i tutaj mamy od razu możliwość skopiowania. To skoro ja już sobie tutaj skopiowałem urządzenie, które uruchamia nasze gniazdko, to możemy sobie go w tym miejscu zamienić i jeszcze będziemy potrzebowali naszego czujnika od temperatury, on się nazywał tuja, łazienka, czujnik temperatury, wilgotności. I to jest dokładnie ten, który nas będzie interesował, ponieważ to jest od temperatury, ten jest od wilgotności, a ten od baterii. Znów sobie naciśniemy lewym przyciskiem myszki, wchodzimy w ustawienia i tutaj kopiujemy naszą nazwę encji i tą encję wklejamy sobie w tym miejscu. OK, i już mamy zrobione, całość zapisujemy. Wchodzimy sobie teraz w narzędzia deweloperskie, sprawdzamy konfigurację, jest prawidłowa i możemy zrobić szybkie przeładowanie. Nasz plik YAML został już przeładowany od konfiguracji, więc możemy sobie poszukać naszego grzejnik łazienka. Może tutaj się cofnijmy, tutaj wyszukujemy według encji i szukamy grzejnik łazienka, ale to ma być climate, czyli klimat. Zaznaczamy sobie, że chcemy go dodać, dajemy kontynuuj i teraz dajemy dodaj do dashboardu. I na samym dole zostało to dodane. Teraz jeżeli chcemy włączyć, to nie naciskamy tutaj, tylko naciskamy z tej lewej strony. Ustawiamy tutaj temperaturę, która ma być osiągana. Jeżeli temperatura wskazana przez nas jest osiągnięta, to nasze urządzenie będzie się wyłączać. Tak wygląda wyłączone. Tutaj mamy znaczek, że tyle aktualnie wynosi temperatura i powyżej tego, jeżeli mamy nastawioną większą temperaturę niż jest obecnie, to zostaje uruchamiany nasz grzejnik i następuje grzanie. Natomiast jeżeli temperatura ta niższa jest wyższa od naszej oczekiwanej, to grzejnik jest wyłączany. Jeżeli chcemy całkiem wyłączyć grzejnik, żeby on nie funkcjonował w tym trybie, to wystarczy tutaj nacisnąć wyłącz. I teraz możemy sobie w dowolnym momencie uruchomić nasz grzejnik przez encję, którą akurat sobie tutaj dodałem. Możemy go uruchomić lub wyłączyć i on nie będzie opierał się na tym. Natomiast w momencie, kiedy wrócimy do tego działania, ustawimy tutaj jakąś temperaturę, to widzimy, że nasz grzejnik również się uruchamia, czyli nasze gniazdko w tym przypadku. Mam nadzieję, że to dla Was było proste. Ja Wam też dam do opisu link do strony od Home Assistanta, żeby Wam było łatwiej to skopiować. I tylko wspomnę jeszcze na koniec o jednej rzeczy, ponieważ jeżeli tutaj skopiowalibyście źle i będziecie mieli tutaj przerwę, to wtedy będziecie mieli błąd. Od razu go też pokażę, bo pewnie będą o to pytania. Jeżeli macie taki błąd lub podobny, to pamiętajcie, że po prostu ilość znaków, które tutaj jest dodane, nie zgadza się z tym, co powinno być. Tutaj powinno być bezpośrednio i dopiero wtedy działa to prawidłowo. Więc najlepiej sobie skopiować całość i usunąć później dopiero tą linijkę z góry. My się widzimy w kolejnej automatyzacji. Do zobaczenia!